Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Kochani, dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób być własnym przyjacielem. Od razu mówię, że jest to pierwszy odcinek z cyklu. Ponieważ temat w tym podcaście nie zostanie wyczerpany, postaram się jednak zaakcentować szczególnie ważne aspekty tej kwestii. Zanim do tego przejdę, chcę jeszcze napomknąć o tym, że, jak wspominałem wcześniej, wkrótce będziecie mogli zobaczyć mnie w programie Ślub od pierwszego wejrzenia, w którym będę występował jako psycholog ekspert, razem z innymi specjalistami, dobierając ludzi w pary, tak aby w miarę możliwości jak najlepiej do siebie pasowali. Dlaczego o tym wspominam? Otóż trwa obecnie rekrutacja do kolejnej edycji tego eksperymentu telewizyjnego. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym udział, to zajrzyjcie do opisu filmu. Gdzie znajduje się link do odpowiedniej strony? Kto wie, może właśnie dzięki temu niektórzy z Was znajdą miłość. Tymczasem przejdźmy do właściwej części tego podcastu. Zawsze przedstawiam się jako swój chłop. Można by odnieść się do tego na samym początku. Otóż chodzi o to, oczywiście, że jestem taki swojski, taki Wasz chłop, ale uwaga, jednocześnie tak dosłownie swój. Ponieważ siebie też traktuje po kumpelsku, przyjacielsko, serdecznie i życzliwie. Wiadomo, że nie chodzi o to, aby popadać nagle w jakieś adorowanie siebie, w jakąś narcystyczną skrajność, aby wciąż łechtać sobie ego, bujać w obłokach i mieć się za nie wiadomo kogo, bo to byłoby bardzo niehigieniczne i niezdrowe. No ale przecież nie ma nic złego w tym, aby obchodzić się ze sobą serdecznie. Do tego bym zachęcał i na czym miałoby to polegać w praktyce, nie usłyszycie ode mnie, ponieważ chciałbym, żebyście sami w ramach pracy domowej odpowiadali sobie na to pytanie przy różnych okazjach. Wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja podbramkowa, wtedy, gdy czujecie się niezręcznie, gdy zastanawiacie się, czy oddać się złym nawykom, czy też może postąpić inaczej, zadajcie sobie pytanie i odpowiedzcie uczciwie na czym polegałoby serdeczne obejście się z samym sobą właśnie w takich okolicznościach przejdźmy do następnej kwestii można powiedzieć że istotnym elementem bycia przyjacielem dla siebie jest taki wybór między koncentracją i skupieniem wobec tego a brakiem koncentracji ale o co chodzi możecie zapytać i słusznie bo jest to powiedziane bardzo ogólnie i wręcz dość tajemniczo Otóż możecie prowadzić planowe albo zupełnie bezplanowe, wręcz chaotyczne życie. No gdybyście życzyli czegoś swojemu przyjacielowi, to podejrzewam, że nie życzylibyście, żeby żył w rozgardiaszu, jakimś bałaganie, no bo to oznacza w praktyce, że człowiek dryfuje, jest skazany na kapryśne powiewy, podmuchy wiatru i nigdy nie wiadomo, gdzie go poniesie. Nie wie, czego się spodziewać, wobec tego żyje w poczuciu zagrożenia, nie wie, czemu to wszystko służy. Los jest kapryśny, więc yy, niewykluczone nie jest, że koleje życia takiego człowieka no nie będą zbyt dla niego pokrzepiające. Dlatego lepiej żyć w pewnym skupieniu. Oczywiście nikt nie mówi, że macie medytować 24 godziny na dobę przez cały rok, ale wypadałoby przynajmniej trochę. Skoncentrować się na tym, czego Wy właściwie chcecie, jakie macie potrzeby, jakie w danej chwili wartości odgrywają w Waszym życiu szczególnie istotną rolę. Przy tej okazji też napomknę, że jeśli chodzi o te wartości, to dobrze byłoby sobie ustalić pewne priorytety. No bo jeśli chcielibyście realizować nagle 30 wartości w 100%, no to no, złapanie tylu srok za ogon okaże się niemożliwe. A zatem Wasze plany nie mogą być heroiczne. Mają być realistyczne i odnosić się do co najwyżej kilku kluczowych dla Was wartości. Na tym kanale są rozmaite materiały, które są poświęcone temu. Był też taki materiał, gdzie załączyłem listę rozmaitych popularnych wartości ważnych dla ludzi, więc możecie sobie to wszystko poddać refleksji i wybrać, wytypować kilka kluczowych wartości, którym będziecie na danym etapie życia poświęcać uwagę. Nie jest powiedziane, że to już tak zawsze będzie. Bo przecież po jakimś czasie swoje priorytety możecie zmienić, gdy tak uznacie. Natomiast, idąc przez życie bez żadnych priorytetów albo ze zbyt wieloma priorytetami, albo ze zbyt małą liczbą priorytetów, no, skazujecie siebie raczej na niezaciekawy los, a przyznacie wobec tego, że to nie jest przyjazne podejście do samego siebie. Bywajcie zatem, przynajmniej trochę, przynajmniej czasami, skupieni. Skoncentrowani na tym, do czego chcecie dążyć. Następna rzecz to taka kwestia, która powoduje, że przypomina mi się moja pani od fizyki z podstawówki. Ona lubiła tak powtarzać, że myślenie ma kolosalną przyszłość. No właśnie, i to może wydać się truizmem, ale kolejną kwestią, która jest związana z byciem przyjaznym wobec siebie. Jest wybór, czy chcemy myśleć, czy raczej postępować bezmyślnie. Czy chcemy postępować rozsądnie, czy zupełnie nieroztropnie. No i niektórzy z Was pewnie się zaśmieją, że o, po co w ogóle o czymś takim mówić? Przecież to jest strasznie infantylne, wręcz naiwne. Daj pan spokój, powiedz pan coś ważniejszego, ale zdziwilibyście się, jak często ludzie decydują się postępować nieroztropnie, zupełnie nierozsądnie, jakby zapominali, że mają rozum. Zdają się na jakieś no, niepotwierdzone informacje, w ogóle nie starają się pewnych rzeczy weryfikować, albo nie posługują się logiką, tylko właśnie mają jakieś tam, widzimy się swoje, upierają się, że tak właśnie jest i koniec, i wobec tego brną w jakieś ślepe uliczki. Albo w nadmiernym stopniu polegają na swoich emocjach, żyją pod wpływem emocji, a one zmieniają się bardzo prędko, są też takie kapryśne. Nikt nie mówi, że nie mamy wcale uwzględniać swoich emocji, podkreślam w tym momencie, ale gdybyśmy poprzestali na samych tylko emocjach, to zmarnowalibyśmy potencjał, który drzemie w nas. Tu przypomina mi się też taka metafora o trzech umysłach. Jeden umysł to jest taki emocjonalny. To są emocje, które też próbują nam coś przekazać. Drugi umysł to jest umysł racjonalny, czyli po prostu rozum, rozsądek, logika. Ale to, co powinniśmy starać się zrobić, to dokonać syntezy tych dwóch umysłów, czyli uwzględnić naszych doradców w postaci emocji, ale też w postaci rozumu, po to, aby w ostatecznym rozrachunku móc mówić, że nasz umysł jest mądry. A skoro o tym mowa, to jeszcze dopowiem, że często tak się zdarza, że niektórzy ludzie są bardzo wprawdzie inteligentni, posługują się wobec tego rozumem biegle, wręcz po mistrzowsku, może mają nawet wyjątkowe tytuły naukowe. Ale jeśli chodzi o mądrość, no to już wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Sama inteligencja to nie wszystko, trzeba jeszcze ją wykorzystywać we właściwym celu, a przede wszystkim sięgać po nią jako po narzędzie, a nie tylko sobie tak narcystycznie myśleć, że ja już jestem taki inteligentny bo zjadałem wszystkie rozumy, sam fakt, że inteligencję tak wysoką posiadam, że mam tak wysoki IQ i że mam taki albo taki tytuł naukowy, to już wystarczy do tego, aby mieć absolutną pewność, że mogę na wszystkich kaprysach swojego umysłu polegać. Otóż to byłoby bardzo próżne. Człowiek, który by tak kombinował, to byłby człowiek mocno zadufany w sobie, przemądrzały, a, a nie mądry. I na tym właśnie polega różnica, kochani, więc ym, nie przeceniajmy swojej inteligencji. Sama inteligencja to jest tak, jak w przypadku samochodu posiadanie powiedzmy 600 koni mechanicznych, ale żeby poprowadzić taką maszynę, żeby wykorzystać ten potencjał, to jeszcze trzeba być dobrym kierowcą. Trzeba być mądrym kierowcą. To wynika poniekąd z doświadczenia, rzecz jasna, z treningu, no ale jak najbardziej istotne jest to, aby szukać tej mądrości, czyli myśleć. Myślenie ma kolosalną przyszłość, jak powiedziała pewna pani, i ja tutaj jej słowa tylko przytoczę, po to, abyśmy wszyscy byli tego świadomi, że warto używać rozumu. Idźmy dalej, jeżeli chcemy być swoimi przyjaciółmi, to musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy być w swoim towarzystwie, czy chcemy mieć ze sobą relacje, czy raczej wolimy siebie unikać? No tak. Wbrew pozorom ludzie bardzo często unikają samych siebie, a nawet uciekają przed sobą, nie mogą siebie znieść. Nie chcą na siebie patrzeć. No i na czym to w praktyce polega? No, na różnych oczywiście rzeczach, natomiast ja tutaj ośmielę się zwrócić uwagę w szczególności na taką kwestię, że człowiek, który unika siebie, nie prowadzi ze sobą rozmowy. No, moglibyście teraz powiedzieć, no to chyba dobrze, że gościu sam do siebie nie gada, ale no, nie traktujmy tych słów nazbyt dosłownie. Chodzi mi o dialog wewnętrzny. No, jeżeli chcemy być swoim sprzymierzeńcem, to dobrze byłoby, abyśmy czasem asertywnie byli w relacji ze sobą. Na przykład, ktoś kto jest na diecie, otwierając lodówkę i widząc ogromny kawałek sernika, który przygotował ktoś inny, no to lepiej, żeby sobie w duchu powiedział nie. O nie. nie. Przecież chcesz schudnąć. Jesteś na diecie. Odpuść sobie. No to jest element dialogu wewnętrznego, czyż nie? Ktoś, kto na przykład przeżywa w danej chwili jakąś trudną sytuację, bo mu się nie powiodło, nie zdał egzaminu albo nie dostał upragnionego awansu, no może sobie powiedzieć coś życzliwego. Na przykład, ok, tym razem nie pykło, masz prawo być niezadowolony i może ci być smutno z tego powodu, natomiast to nie jest jeszcze twoje ostatnie słowo, jeszcze o tobie usłyszą, jeszcze w innych obszarach ci się uda. A poza tym, no przecież udawało ci się to, 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 to i tamto. Masz wiele różnych takich doświadczeń i wspomnień z przeszłości, w których wychodziło na to, że jesteś w porządku, że potrafisz coś osiągać i że wiele rzeczy może ci się udać. Czyli widzicie, wjeżdża uprawomocnienie na zasadzie, że masz prawo tak czuć, a także takie wsparcie właśnie przyjazne, życzliwe, serdeczne wsparcie. Odwołanie do kapitału pozytywnych doświadczeń, jak również pokrzepienie, spojrzenie w przyszłość w taki sposób racjonalny, że jeszcze przecież coś może się udać. Unikanie samego siebie może też polegać na tym, że człowiek siebie okłamuje, co zarazem wiąże się też z tym, że niektórzy lubią faktów unikać, w ogóle nie uwzględniają faktów, nie chcą słuchać na temat tego, jaka jest prawda, upierają się przy swoim, ale. Właśnie najgorszą postacią tego wszystkiego jest okłamywanie własnej osoby, okłamywanie samego siebie. I to też jest forma unikania siebie. No na przykład jest człowiek, który. Ma dość poważną nadwagę, generalnie jest osobą zaniedbaną. Wyraźnie potrzebny mu jest specjalista, taki jak ortodonta. Nie byłoby też najgorzej, gdyby oprócz także do dietetyka, to wybrałby się na przykład do fryzjera, ale ten człowiek zalega na kanapie i mówi sobie, że płeć przeciwna to jest strasznie niefajna, że ona jest taka powierzchowna, że jakoś właściwie jest taka płytka, bo, bo nie chcę go wybrać na partnera, tego człowieka właśnie, nie? No, ale jeżeli poziom jego atrakcyjności jest tak niski ze względu na to zaniedbanie i to niechlujstwo i to właściwie opuszczanie, nieżyczliwe, nieserdeczne, nieprzyjazne opuszczanie samego siebie poprzez zaniedbywanie swojego ciała, czyli tego wehikułu, przy pomocy którego przecież przemieszczamy się w czasie i przestrzeni, no to dlaczego ktoś miałby no, skakać z radości na myśl o tym, że byłby z kimś takim w związku. No, jeżeli ten człowiek ma sam ze sobą tak złą relację, że on okłamuje samego siebie, tak zaniedbuje się, a uważa, że zasługuje na wszystko to, co najlepsze i że powinni się w nim ci ludzie płci przeciwnej to na pierwszy rzut oka, od pierwszego wejrzenia wręcz zakochiwać, no to przecież to w ogóle sami słyszycie, jak to brzmi. No, brzmi to absolutnie fatalnie. Także pamiętajmy o tym, że aby być swoim przyjacielem, to nie należy siebie unikać, bo przecież przyjaciół zwykle nie unikamy. Napomknąłem już trochę o tym, że tutaj jest też pewnym problemem unikanie prawdy. Ludzie mają dość specyficzny często stosunek do prawdy. Nie bardzo mają ochotę ją zgłębiać, konfrontować się z nią, przyjmować ją do wiadomości bo bywa ona bardzo niewygodna, ona bywa nieromantyczna, ona bywa brzydka, ona nie rezonuje koniecznie z ich przekonaniami, czy z jakąś ideologią, którą wyznają, albo z religią, której są wyznawcami, więc ludzie skłonni są prawdę odrzucać, nawet gardzić prawdą, albo uważać, że czegoś takiego jak prawdy, to jak prawda to w ogóle nie ma, że to jest jakiś tam wymysł i każdy ma swoją prawdę, no dobrze, no można tak przyjąć, że prawda jest wielowymiarowa, że trochę inaczej wygląda w zależności od tego, jak na nią spojrzymy, że do pewnego stopnia, no to faktycznie niektóre kwestie są subiektywne. Jeśli byśmy jednak aż przesadzili w tej relatywizacji i uznali, że prawdy w ogóle nie ma, że to jest jakaś abstrakcja, że to jest jakaś mgła, która przyjmuje kształt akurat tej przestrzeni, w której się znajduje, no to naprawdę szybko moglibyśmy pobłądzić, bo właściwie obrazilibyśmy się naprawdę, odwracali się od prawdy i wobec tego na przykład wchodząc w związek, który pomimo wytężonych starań i wysiłków znacznych no nie działa, albo jest wręcz związkiem toksycznym, no to niestety no nie moglibyśmy się z tym pogodzić, nie przyjmowalibyśmy tego do wiadomości, a rezultaty, jak już wiecie z wielu moich podcastów, byłyby opłakane. OK, I teraz przejdźmy do następnej kwestii. Następny wybór, jakiego musimy dokonać, to jest wybór między wyrazistością a brakiem wyrazistości. Niektórzy ludzie opuszczają samych siebie w ten sposób, że właściwie starają się ukryć, ukrywać czy kamuflować siebie. Doznają jakiegoś wstydu przed samym sobą. Rozumiecie, to przypomina taką sytuację, jak wtedy, kiedy no, mamy jakiegoś znajomego, ale jego zachowania są dla nas nieakceptowalne i za bardzo nie chcemy w jego towarzystwie pokazywać się, bywać. Właściwie tak, jakbyśmy nie chcieli go znać. No i w rezultacie, no, ta znajomość nie wygląda zbyt interesująco. I to samo może być w relacji z samym sobą. Jeżeli ja zaczynam. Ukrywać się, nie zabieram głosu, nie zajmuję stanowiska w różnych sprawach podczas pewnych spotkań, albo staram się jakby znikać w tłumie, być taki niewyraźny, nieczytelny, żeby nikt, broń Boże, mnie nie skrytykował. Staram się nadmiernie dostosowywać do otoczenia, być przesadnie konformistą, tak żeby nikt nie wytykał mnie nigdy, w żadnym razie palcem. No to oczywiście, no jak można mówić wtedy o przyjaźni? No przecież to jest sytuacja, kiedy ja nie jestem swoim przyjacielem, tylko ja jakbym siebie wstydził, chciał schować, gdzieś ukryć i wobec tego pokazuję w ten sposób, daję samemu sobie znać, że, że coś jest niehalos, że ja swoim przyjacielem nie jestem. Jestem raczej swoim jakimś takim cenzorem, który za wszelką cenę stara się powstrzymać mnie przed zabieraniem głosu w różnych sytuacjach, czy manifestowaniem swojej osobowości, przejawianiem tego, jaki ja jestem. Ludzie czasem to robią ze strachu, z tak zwanej nieśmiałości, albo jeszcze z innych powodów, no i w rezultacie są tacy, niacy są, zlewają się właśnie z otoczeniem, no i przez to cierpią w gruncie rzeczy, ponieważ nie mogą być sobą. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, powiada taka modna i popularna maksyma. No ale żeby siebie sprawdzać, to trzeba stawiać się w różnych sytuacjach. A ludzie, którzy nie są własnymi przyjaciółmi, to unikają tych różnych sytuacji, no bo się boją, że może się skompromitują, że może nie uda im się zdobyć aprobaty, że może nie uda im się zrobić na 100% tego, co tam zostało zaplanowane. No więc nie podejmują działań i zilustruje to jakimiś przykładami. No, na przykład, chłopakowi bardzo się podoba pewna dziewczyna, no ale on się boi. On się boi po prostu do niej podejść i zaczyna sobie wkręcać, że może na nią nie zasługuje, że może ona już z kimś kręci, że może ona jest za ładna, że może ona jest za młoda, że może ona ma inny gust, że ona może w ogóle nie ma ochoty na takie kontakty, interakcje, że może będzie jej zawracał głowę i robi to tak długo i tak dobitnie i tak namiętnie, że ostatecznie ten chłopak w pewnym sensie opu puszcza samego siebie, bo odpuszcza sobie własne potrzeby własne pragnienie poznania tej kobiety i nawet nie sprawdza, nie testuje rzeczywistości, nie stawia się w pewnej sytuacji po to, żeby no, przekonać się jakby to było co z tego wyniknie czy coś może tutaj być pozytywnego dla niego, czy jakiś rozwój wydarzeń będzie korzystny czy też nie więc on właściwie oddaje mecz walkowerem. On się poddaje on nawet nie próbuje, no więc no, nie jest swoim przyjacielem, to nie jest Przyjacielskie podejście. Gdyby człowiek był własnym przyjacielem, no to raczej byłby skłonny podejmować działania, które choćby mglistą szansę dają na to, że pewne potrzeby kontaktu z innymi osobami zostaną zaspokojone. Innym przykładem może być chęć zarabiania większych pieniędzy. Większość ludzi tylko tak gada, 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 że chce więcej, 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 więcej. Natomiast czy oni rzeczywiście robią coś w tym kierunku? Ok, pewna część populacji na pewno tak, ale znaczna część populacji, nie robi kompletnie nic. To znaczy oni chodzą tylko do tej pracy, nie starają się zwiększać swoich kompetencji, nie rozwijają się w żaden sposób, nie doszkalają, nie uczą i liczą na to nagle, że nie wiem, gdzieś jakiś polityk chyba stwierdzi, że trzeba podwyższyć płace. No i są wobec tego tacy zewnątrz sterowni. Zewnątrz sterowni, czyli poddawanie jakby kontroli i tylko polegają na czynnikach zewnętrznych, na autorytetach, na pewnych zasadach i regułach, zapominając o tym, że przecież sami też mają dużą. Bardzo dużą odpowiedzialność za swój los i za możliwości swoje, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej i zarobków. Ludzie wewnątrz sterowni, a zatem ludzie, którzy są no, z definicji wobec siebie potencjalnie bardziej przyjaźnie nastawieni, uwzględniają swoje potrzeby, wartości oraz wyczerpują. Ten potencjał, jeśli chodzi o wpływ na swoje życie wewnątrz sterowni, tak to się ładnie nazywa, ponieważ oni mają takie przeświadczenie, że w różnych okolicznościach, no i jeśli tylko te okoliczności w jakimkolwiek stopniu da się tak interpretować. No to oni decydują o rozwoju wydarzeń. To nigdy nie jest cała prawda. Wiadomo, że jest mnóstwo czynników zewnętrznych, ale oni tak przyjmują, że jest coś do zrobienia, co mogą zrobić oni. Są decyzje do podjęcia, które to oni mogą podjąć, a nie podejmuje za nich ktoś inny bądź los. I gdy taki mamy mindset, gdy takie mamy podejście, to siłą rzeczy. Mamy szansę na bycie większym przyjacielem samego siebie, no bo uwzględniam własną osobę. I nagle chłopak, który widzi kobietę, już tam obserwują od jakiegoś czasu, czy na uczelni, czy gdzieś, która jest w jego typie i która no, jakoś przypadła mu do gustu, no to zastanawia się, jak to zrobić, jak do niej podejść, a nie dlaczego nie podchodzić. Nie szuka alibi dla własnej bezradności, bezczynności czy swoich niepowodzeń, tylko szuka powodu, szuka. Szuka sposobu, szuka metody do tego, aby swoje potrzeby w miarę możliwości zrealizować. Kolejną kwestią, o jakiej chciałbym tu napomknąć, to jest kwestia spójności bądź braku spójności. Zauważcie, że niektórzy ludzie właściwie nie są w stanie się ze sobą zaprzejaźnić, bo nie mają jakby z kim, bo ta, ten człowiek jest taki niezdefiniowany. On ma wiele twarzy, on jest trochę kameleon, on się zmienia w zależności od sytuacji, próbując uzyskać aprobatę, dostosować się do otoczenia czy zabłysnąć. Ten człowiek ma wiele twarzy, tak, tak jakby jego nie było. On jest jak taki płyn, który przyjmuje kształt naczynia, w jakim się w danej chwili znajduje. No nie da się zaprzyjaźnić z kimś niezdefiniowanym, z kimś, kto zmienia się tak jakby wie, jak wieje wiatr, nie? jak ta chorągiewka, raz w lewo, raz w prawo. No jak się zaprzyjaźnić z kimś, kogo. Kogo właściwie no nie możemy poznać, bo on jest taki wieloraki, no to, to nie jest konkretna osoba, to nie jest konkretna postać. Tu trochę nawiązuje do wyrazistości, o jakiej napomniałem wcześniej. Także no, trzeba być konkretnym, spójnym. Spójnym, jeżeli człowiek jest spójny, zachowuje się w podobny sposób, jest tą samą osobą w różnych kontekstach, a nie jest kimś dwulicowym, kimś, kto się zmienia jak ta chorągiewka, no to ma szansę być własnym sprzymierzeńcem, bo on wie, czego chce. On nie da sobie niczego wmówić. On nie jest nadmiernie podatny na sugestie. Każdy troszeczkę jest, ale on nadmiernie nie jest. Jak mu ktoś próbuje coś wpajać albo coś wkręcić, to on się zastanawia, czy, czy to jakoś rezonuje z jego systemem wartości, z jego hierarchią, z jego zasadami, z jego kodeksem? Jeśli tak, no to ewentualnie tam otwiera komuś drzwiczki, a jeżeli nie, no to absolutnie nie. No ten szlaban opuszcza i jeszcze stawia wysoki płot i nie ma, nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, ale to zawdzięcza właśnie swojej wewnętrznej spójności, ponieważ on wie do czego dąży, czego oczekuje od życia, jakie ma wartości, jakie ma zasady, i z kimś takim to. Łatwiej się znacznie przyjaźnić, bo wiemy kto to jest. To jest czarno na białym. To jest, to jest jak na obrazku, no to taki ten człowiek okazuje się w rzeczywistości, a nie, że to jest taka postać, która każdego dnia jest zupełnie inna, nigdy nie wiadomo czego się spodziewać, nie wiadomo czy można mu powierzyć swoje tajemnice, nie wiadomo czy można na nim polegać i nie wiadomo czy ten człowiek jest, jest słowny. No, jeżeli ktoś jest bardzo zmienny, to najprawdopodobniej słowny nie będzie. No jak się przyjaźnić z kimś, kto jest taki nierzetelny? Inni ludzie mogą nawet uznać, że ten człowiek jest kłamcą. No, bo on mówi, że zaraz pójdzie, coś zrobi, a tego nie robi. On mówi, że załatwi sprawę, a tej sprawy nie załatwia. No to przecież to jest taka relacja, która no, nie zasługuje na, na stwierdzenie, że byłaby wysoko jakościowa. Jeżeli chcemy być własnymi przyjaciółmi, no to musimy móc na sobie polegać, mieć oparcie w sobie. Jeżeli ja się do czegoś zobowiązuję to ja tę sprawę dokańczam. Jeżeli ja się w coś angażuję i postanawiam się zaangażować poważnie, to to angażuję się na 100%, a nie na pół gwizdka, albo nie na krótką metę. Jeżeli ja mówię, że czegoś nie będę robił, no to nie ma problemu, to ja tego zaniecham. A nie jestem własnym jakimś sabotażystą, który podkłada podstawia sobie nogę jej, jej mami, siebie pociska sobie farmazony, pociska kity, coś sobie mówi a robi coś innego. No to jest już taka fundamentalna niespójność, mówienie jednego a robienie zupełnie innej rzeczy. No jak miałbym być swoim przyjacielem, że to jest nierealistyczne. I zmierzając już w stronę podsumowania, chciałbym właśnie skomentować to słowami, które już z tego podcastu znacie: że relacje z innymi są najczęściej odbiciem tego, jaką relację mamy z samym sobą. Jeżeli będziemy własnymi przyjaciółmi, to mamy większe szanse na to, że będziemy mieli też dobre relacje z otoczeniem, z innymi osobami. A nawet jeżeli niektórzy okażą się kłopotliwi, to po prostu łatwiej nam będzie z takich znajomości się wylogować, wyjść oczywiście fakt posiadania dobrej relacji ze sobą, no nie oznacza z automatu, że wszyscy teraz będą nas lubić, będą przyjaźnie do nas nastawieni, a nasze związki będą cudowne i rewelacyjne, bo tu nie ma takiej gwarancji, ale gwarancja jest taka, że jeżeli wejdziemy w związek, który okaże się, no na przykład toksyczny, to szybko z niego wybrniemy, szybko z niego wyjdziemy, zamiast w niego brnąć, bo jesteśmy własnymi sprzymierzyńcami, przyjaciółmi, potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy, myślimy, a nie tylko przeżywamy Emocjonalnie nie okłamujemy samych siebie, tylko jesteśmy skłonni uwzględniać prawdę, dążyć do jej poznania. No, i mamy życzliwy dialog wewnętrzny ze sobą. Jesteśmy otwarci na, na informacje, na fakty, nie zaś im przyczymy, lub w ogóle nie jesteśmy nimi zainteresowani. No i dążymy do tego, aby być spójnym. Jeżeli mamy pewien system wartości, to mamy też wyobrażenia o tym, jakiego chcielibyśmy w związku, a jakiego nie. No i wobec tego, gdy sytuacja jest taka, że związek nie działa bądź jest toksyczny, znacznie łatwiej jest nam się wylogować. No zresztą to nie chodzi tylko o związek tak zwany romantyczny, ale chodzi o dowolną relację z przyjaciółmi, jeśli wpadamy w złe towarzystwo, no to okazuje się, że no szybko jesteśmy w stanie się wydostać z czegoś takiego, bo wiemy, że to nam nie służy, że to pogarsza naszą sytuację, jakby wywołuje w nas czy trigeruje, tak uruchamia w nas złe nawyki, albo nawet skłania do wejścia w jakieś nałogowe klimaty. No, no więc, jeżeli widzimy, że coś jest dla nas niedobre, no to będąc własnym przyjacielem, odpuszczamy to sobie na rzecz innych aktywności, które byłyby dla nas pożyteczne. A zatem dbajmy o relacje z samym sobą, ponieważ wynika z tego wiele pozytywnych akcentów dla naszego życia w przeciwieństwie do zaniedbywania relacji ze sobą. A musimy wszyscy pamiętać o tym, że podobnie jak nie da się nie mieć wizerunku, bo tak czy siak jakiś wizerunek się posiada, więc lepiej jest tym świadomie zarządzać niż w ogóle tego zaniechać. Tak samo jeśli chodzi o relacje ze sobą, nie da się jej nie mieć. Nawet gdybyśmy uciekali przed sobą, a to w używki, a to w jakieś szaleńcze rozrywki, jakiś hedonistyczny tryb życia, a to w pracoholizm, bądź jeszcze coś innego, czy jakieś romanse, to, tamto, albo w książki, zaczytywali się, żyli tylko życiem bohaterów rozmaitych powieści, czy w seriale. Niezależnie od tego, w co człowiek starałby się uciec, to i tak ma pewną relację ze sobą. Tylko, że ona może być wtedy po prostu absolutnie obrzydliwa, i w pewnym momencie, człowiek się obudzi i zobaczy to wszystko, bo to jest nieuchronne, to nastąpi w sposób nieunikniony, i zreflektuje się wtedy, że zaniedbał relacje ze sobą tak bardzo, że ma teraz już wieloletnie zaległości do nadrobienia, bo przyjaźnie butuje się długo. To nie jest tak, że Wy wysłuchacie tego podcastu, już od jutra będziecie swoimi przyjaciółmi. No to by było bardzo naiwne. Będziecie rozwijali to, budowali cegła po cegle, to, to, to się nie stanie, tak, hop-siup, hop-hop, to tak nie działa. Więc nie zaniedbujcie tego tematu. Starajcie się o to, aby ta relacja była przyjazna i róbcie to cierpliwie, wyrozumiale, co też jest elementem serdeczności. Przecież no, gdyby ktoś wywierał na kimś presję, żeby to było na już albo na wczoraj, no, to, to nie byłoby serdeczne i przyjazne nastawienie. To wymaga czasu, dawajcie sobie ten czas, miejcie zatem uświęcony stosunek do czasu, a wreszcie wasza relacja z samym sto osobą stanie się bardziej przyjazna, jeszcze bardziej przyjazna, a wreszcie będziecie mogli śmiało o sobie powiedzieć, że jesteście swoimi najlepszymi przyjaciółmi, czego wam z całego serca życzy swój chłop w tym sensie takim przenośnym, to znaczy, że taki swojski, ale też swój. Bo ja też oczywiście tą przyjaźń ze sobą budowałem przez pewien czas. To nie jest tak, że przyszedł na świat pan psycholog i o już jest swoim największym przyjacielem. Nie, wszyscy mamy tą robotę do wykonania. To jest ciężka praca, ale jest to praca satysfakcjonująca i przynosząca wiele pozytywnych akcentów. Tak samo jak trening na siłowni. Oczywiście, że to jest wyczerpujące, że to męczy. Tak, 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 ale może dawać frajdę, może być potem wyrzut tych endorfin. No, możemy też potem cieszyć się swoją poprawioną sylwetką, plażowym wyglądem. Więc warto, warto ten mięsień przyjaźni trenować i cierpliwie robić to po to, aby miał czas na wzrastanie, gdyż nie odbędzie się to w trybie błyskawicznym. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim, jak już wiecie, swój chłop, proste.